automatyczna kiszonka. W Farmingu 22 nie da się zatrudnić pracownika, który będzie tworzył belę. Niby tak, ale nie do końca. Jest trik, który pozwala to zrobić. Możesz mieć automatyczną kiszonkę. Do tego potrzebujesz zatrudnić pracownika, ale ten pracownik musi się składać z odpowiednich zestawów. Przede wszystkim pracownik musi jechać w traktorze i musisz do przodu do ciągnika podłączyć sobie kosiarkę. To właśnie na kosiarkę będziesz zatrudniał pracownika. Ale skoro tył ciągnika jest wolny, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć tam prasę, która na przykład będzie tworzyć okrągłe, jednocześnie owinięte bele. No to zobacz. Włączam kosiarkę z przodu. Włączam prasę z tyłu. Ustawiam automatyczny zrzut bel, żeby oczywiście bele nie siedziały z tyłu na platformie i włączam pracownika.